jako Centrum Kultury przygotowaliśmy specjalną ofertę reklamową. Oddajemy do Twojej dyspozycji sieć, z której sami korzystamy, aby dostarczać mieszkańcom najnowsze informacje. W jej skład wchodzi telewizja Żyrardowska, obejmująca swoim zasięgiem ponad 20 tysięcy osób. Kino Len, które odwiedza 10 tysięcy osób miesięcznie. Radio Fama ze 100-kilometrowym zasięgiem oraz 16 słupów ogłoszeniowych rozmieszczonych po całym mieście, a także ekrany multimedialne we foyer CK oraz resursy. Reklamuj się w Żyrardowie, bo możesz. Centrum Usług Społecznych to jednostka, która odpowiada na potrzeby mieszkańców Żyrardowa w zakresie usług społecznych. Naszym celem jest zapewnienie usług społecznych dla mieszkańców z różnych zakresów. Chodzi o to, żeby mieszkaniec przyszedł do jednego okienka i załatwił różne sprawy. Zarówno sprawy związane z zatrudnieniem, czyli z możliwości poszukiwania pracy, jak i sprawy związane na przykład z rehabilitacją. Taki jest cel polityki społecznej w naszym kraju, żeby do 2035 roku zapewnić obsługę mieszkańców w jednym okienku. Nasz CUS powstał w 2021 roku w ramach przekształcenia MOPS-u w CUS. To przekształcenie finansowane jest w ramach pilotażowego projektu. Poradnictwo i wsparcie psychologiczne jest usługą skierowaną do osób, które znalazły się w szczególnej, trudnej sytuacji życiowej i potrzebują pomocy psychologa. Sytuacje te mogą być wywołane kryzysami normatywnymi oraz czynnikami zewnętrznymi. Usługa polega na wstępnej konsultacji, przedstawieniu diagnozy, zdefiniowaniu problemu oraz określeniu możliwych rozwiązań. W ramach usługi mogą być prowadzone konsultacje, poradnictwo, warsztaty, spotkania grup edukacyjnych i grup wsparcia. Centrum Usług Społecznych realizuje pakiety usług Żyrardów dla samodzielności, Żyrardów dla rodziny oraz usługi wspierające. Żyrardów dla samodzielności to takie usługi jak złota rączka dla seniora, usługi wspierające i doradcze, taksówka dla seniora, teleopieka, animacje społeczno-kulturowe. Natomiast w ramach pakietu dla rodziny CUS realizuje takie usługi jak poradnictwo i wsparcie psychologiczne, rehabilitacja wad postawy, Żyrardowskie Biuro Interwencyjne, poradnictwo logopedyczne, terapia, rehabilitacja dla dzieci z niepełnosprawnościami. W ramach poradnictwa specjalistycznego świadczymy taką usługę jak dietetyk. Następną usługą jest rehabilitacja wad postawy. Usługa polega na pracy z dzieckiem, u którego stwierdzono wadę postawy. Rehabilitant pracuje w celu korekty istniejących zaburzeń statyki ciała, przyjmowaniu postawy skorygowanej i wyrabianiu nawyków utrzymania prawidłowej postawy. Realizuje terapię integracji sensorycznej. Kolejną usługą jest usługa logopeda. Logopeda to usługa polegająca na zapewnieniu specjalistycznej terapii logopedycznej u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, niepłynnością mówienia oraz u dorosłych wymagających wsparcia logopedy, szczególnie po udarach mózgu. Terapia rehabilitacja to usługa skierowana do dzieci i rodzin dzieci niepełnosprawnych, ukierunkowana na terapię i rehabilitację zaburzeń autystycznych, ADHD, mózgowego porażenia dziecięcego. W ramach tej usługi są możliwe konsultacje, poradnictwo, warsztaty i terapia. Żyrardowskie Biuro Interwencyjne jest usługą polegającą na świadczeniu dyżurów przez różnych specjalistów, policjantów, strażników miejskich, prawnika, psychologa, pracownika socjalnego. W ramach dyżurów specjaliści udzielają porad, prowadzą spotkania edukacyjne z mieszkańcami w różnych obszarach. Usługa teleopieki polega na wprowadzeniu dla samotnych osób starszych odpowiednich systemów przywoławczych w postaci przycisków, po których uruchomieniu wysyłany jest sygnał SOS. Jest to usługa ratująca życie mieszkańców. Usługa jest głównie skierowana dla osób niesamodzielnych, z niepełnosprawnością, dla osób samotnych powyżej 60 roku życia. Usługi mobilne dla osób o ograniczonej samodzielności
Są to usługi wspierające osoby starsze, osoby niesamodzielne w ich środowisku zamieszkania. W ramach tych usług mogą być prowadzone mobilne usługi wspierające i doradcze. Na przykład usługa psychologa, usługa prawnika, mobilne usługi animacji społeczno-kulturalnej, mobilne usługi techniczne, takie jak złota rączka, usługi transportowe, taksówka dla seniora. W ramach działań wspierających mamy taką usługę jak pedagogika ulicy. Działanie skierowane jest do dzieci i młodzieży przebywającej w przestrzeni publicznej. Celem tej usługi jest zmiana sposobu spędzania wolnego czasu i właściwego funkcjonowania w społeczeństwie poprzez animowanie, wsparcie, poradnictwo, psychoedukację, towarzyszenie, praca z indywidualnym przypadkiem oraz metodami grupowymi, takimi jak warsztaty, spotkania. Socjoterapia to działanie skierowane do dzieci i młodzieży przebywającej w przestrzeni publicznej, którego celem jest zmiana sposobu spędzania wolnego czasu i funkcjonowania w społeczeństwie. Centrum wolontariatu to prowadzenie punktu pośrednictwa pracy wolontarystycznej, szkolenia, warsztaty, wyjazdy studyjne podnoszące kompetencje społeczne i zawodowe wolontariuszy, opracowanie i wdrożenie systemu motywacji wolontariuszy, opracowanie i wdrożenie systemów oceny rozwoju kompetencji społecznych i zawodowych wolontariuszy. Praca w klubie aktywizacji społeczno-zawodowej polega na nawiązywaniu indywidualnych relacji z osobami dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym w środowisku zamieszkania. Praca wspierająca indywidualne osoby dorosłe zagrożone wykluczeniem w miejscu zamieszkania. Działania inicjujące powstawanie grup edukacyjnych i samopomocowych oraz realizacja projektów społecznych. Ponadto organizacja warsztatów edukacyjnych i form wsparcia indywidualnego oraz organizowanie wydarzeń włączających osoby dorosłe zagrożone wykluczeniem w lokalną społeczność. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci realizuje program skierowany dla dzieci z niepełnosprawnościami w zakresie zaburzeń autystycznych, ADHD, mózgowego porażenia dziecięcego. W ramach naszych działań prowadzimy zajęcia integracji sensorycznej, warsztaty terapii zajęciowej, terapię pedagogiczną, terapię ruchową, zajęcia z fizjoterapeutą, trening umiejętności społecznych. Pracujemy nad tym, aby dzieci nauczyły się samodzielnie funkcjonować w życiu oraz żeby nauczyły się komunikować z najbliższym otoczeniem. Korzyści z zajęć są bardzo duże dla dzieci. Duża jest poprawa ich kondycji psychofizycznej tak naprawdę, bo zajęcia są różne. Jest i terapia integracji sensorycznej, terapia zajęciowa, gdzie bardzo dużo jest tam manualnie, co też wpływa na jakość układu tutaj, nawet samego ręcznego, tak jak u mojego syna jest problem z ręką. Uczęszcza też dodatkowo na terapię ręki i to wszystko działa razem. To samo robią TUS-y, tak? Gdzie są uczone te dzieci aspektów społecznych, więc jeżeli w tym programie mamy wszystko razem, to przez czas, który uczęszcza syn, jest ogromna poprawa. Nazywam się Kuba Łukasik, realizujemy usługę tzw. złotej rączki dla mieszkańców Żyrardowa. W ramach usług realizujemy drobne naprawy elektryczne, drobne naprawy hydrauliczne i inne naprawy, których cały zbiór można znaleźć na stronie Centrum Usług Społecznych lub dowiedzieć się bezpośrednio u pracowników Centrum Usług Społecznych. Mieszkańcy są bardzo zadowoleni z tych usług, więc jeżeli są Państwo zainteresowani, to zapraszamy do kontaktu z Centrum Usług Społecznych. Spotykamy się dzisiaj na animacjach społeczno-kulturalnych dla osób z niepełnosprawnością lub z ograniczoną samodzielnością. Prowadzone są dla nich zajęcia, które były podzielone na dwa etapy. Jedne to były zajęcia stacjonarne, polegające na grach, łamigłówkach oraz takie dla umysłu, żeby mogły sobie osoby poćwiczyć swoją pamięć i różne rozwiązywanie krzyżówek. I teraz są zajęcia sportowe, które odbywają się w różnych częściach naszego miasta. Na siłowni
siłowniach zewnętrznych. W całym projekcie zgłoszonych jest 77 osób. Często liczba, która przychodzi na te zajęcia, one odbywają się dwa razy w tygodniu, jest około 20 osób. Projekt jest realizowany w ramach Centrum Usług Społecznych przy współpracy Unii Europejskiej. Projekt będzie trwał do lipca bieżącego roku. Chciałam zaprosić wszystkich seniorów, odważnych, którzy chcą z nami poćwiczyć, wyjść na świeże powietrze. Jest piękna wiosna. Wcześniej ćwiczyliśmy w salach, w klubach, a w tej chwili na świeżym powietrzu. Zapraszamy wszystkich. Nie musicie należeć do jakiegoś stowarzyszenia czy związku. Wystarczy tylko chęć. Zawsze z tego projektu spotykamy się we wtorek o godzinie 14:00, 14:30 na Ekoparku i w piątek, tak jak dzisiaj, o godzinie 14:30 tu w Parku Seniora. Tak, żeby każdy mógł dotrzeć z każdego rejonu miasta. Także zapraszam wszystkich, każdego seniora 60+ do 99+1. Może być nawet i do 100 lat, ale żeby się seniorzy nie bali wyjść. Wyjść po prostu z domu, bo najgorsze jest siedzenie w domu i rozmyślanie nad swoim stanem zdrowia. Tu się zapomina o wszystkim. Zapraszamy, jest to projekt STUS-u Sport Life. Tu pan Michał nas naprawdę mobilizuje. Pani Sylwia swoją figurą zachęca i niestety, jak to się mówi, uścisk serca motywuje nas do tego, żeby wyjść z domu, podnieść się z fotela i tu razem ze wszystkimi na świeżym powietrzu ćwiczyć. I oby jak najdłużej, żeby nam słoneczko świeciło. Projekt Dietetyka 2023 organizowany przez Stowarzyszenie Sport Life dla Centrum Usług Społecznych polega na tym, że każda osoba, która się do nas zgłosi, może skorzystać z 4 konsultacji z dietetykiem. Na takich konsultacjach wyznaczamy sobie realny, zdrowy cel, sposób jego realizacji oraz osadzamy to wszystko w czasie. Każda osoba może również skorzystać nieodpłatnie z warsztatów kulinarnych. Ostatnio uczestnicy skorzystali z warsztatów kulinarnych, na których przygotowywaliśmy zdrowe słodycze. Przygotowywaliśmy również napój izotoniczny, który szczególnie przyda się dla osób starszych przy nadchodzących upalnych dniach. Planowane są również warsztaty teraz kulinarne na wytrawnie. Projekt trwa od początku stycznia, kończy się pod koniec lipca. Ogromnie cieszę się, że do projektu zapisało się tak dużo osób. Mieliśmy tylko 70 miejsc, jest niestety lista rezerwowa, ale cieszy fakt, że wiele osób już świadomie podchodzi do dbania o swoje zdrowie. Nowe usługi społeczne wpłynęły na życie mieszkańców Żyrardowa i tak naprawdę zmieniły to życie w wielu aspektach. Wpłynęły na życie wszystkich pokoleń, bo mamy usługi, które są skierowane do dzieci, które są skierowane do młodzieży, do całych rodzin, jak i do seniorów. I poprawiły tą jakość życia i myślę, że będziemy robić wszystko, żeby kontynuować te usługi, żeby poprawiać ich jakość. Pracujemy cały czas nad jakością usług. Regularnie będziemy diagnozować społeczeństwo, żeby zawsze wychwytywać nowe potrzeby i wychodzić naprzeciw tym potrzebom. Dzień dobry, Ewa Tułacz. Zapraszam na program Informacje z Mazowsza, a w tym wydaniu. Samorząd województwa wspiera rozwój edukacji. 8 nowoczesnych karetek trafiło do warszawskiego i ostrołęckiego Meditransu. Ponad 25 milionów złotych na modernizację zaplecza technicznego kolei mazowieckich. Samorząd województwa mazowieckiego wspiera uczniów i szkoły na Mazowszu. Środki przeznaczane są na stypendia, sprzęt, budowę przedszkoli, szkół oraz obiektów sportowych czy dowóz dzieci do placówek. Dzięki takiemu wsparciu w Kozienicach kilka dni temu otwarty został nowy budynek specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego.
w ramach programu Mazowsze dla równomiernego rozwoju w latach 2019-2025 samorząd Mazowsza dofinansował lub dofinansuje budowę, przebudowę, modernizację i termomodernizację budynków przedszkolnych, szkolnych oraz obiektów sportowych w 144 placówkach kwotą blisko 290 milionów złotych. Takie wsparcie otrzymał także specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Kozienicach. W piątek 23 czerwca odbyło się tam ogólnopolskie zakończenie roku szkolnego 2022-2023. Placówka powstała z myślą o dzieciach i młodzieży, które posiadają różne stopnie niepełnosprawności intelektualnej. Chcę bardzo serdecznie pogratulować tego pięknego obiektu. Bardzo się cieszę, że jako samorząd województwa mazowieckiego mieliśmy przy tym znaczny udział. Udało się w maksymalnej kwocie dofinansować 4 miliony. Ten projekt jest imponujący, kosztował bardzo dużo. Dobrze, że również państwo dołożyło na późniejszym etapie do tego pieniądza. Do tej pory podopieczni szkoły specjalnej uczęszczali do ośrodka w zabytkowym budynku w zespole kościelno-klasztornym w Opactwie. Były tam wąskie korytarze, nie mieliśmy tam sali gimnastycznej, nie mieliśmy tam w ogóle sypialni, internatu, nie mieliśmy biblioteki. Nie mieliśmy tak naprawdę zaplecza kuchennego, takie jakie powinno być w takim ośrodku. A tu jest budynek przede wszystkim nowoczesny, ekologiczny, jest fotowoltaika, są pompy ciepła, przede wszystkim są piękne okna, przestrzeń. Dostosowane do dzieci na wózkach inwalidzkich również są i łazienki w internacie, i korytarze są szerokie. Tylko w tym roku, dzięki kolejnym dwóm programom wsparcia samorządu województwa, Mazowsze dla sportu i pilotażowego autobusy dla mazowieckich szkół, powstało nowych lub zostało zmodernizowanych 77 szkolnych obiektów sportowych, takich jak boiska czy sale gimnastyczne. A do mazowieckich gmin trafiło 46 autobusów, które będą dowozić dzieci do szkół. To w sumie blisko 32 miliony złotych z budżetu województwa. Wsparcie dla edukacji pochodzi nie tylko ze środków własnych województwa, ale także z funduszy unijnych. Perspektywa finansowa na lata 2014-2020 pozwoliła dofinansować edukację na Mazowszu kwotą ponad 156 milionów euro. Wsparcie otrzymało blisko 5 tysięcy miejsc przedszkolnych, ponad 140 tysięcy uczniów wzięło udział w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe, a ponad 1000 placówek edukacyjnych doposażono w technologie informacyjno-komunikacyjne. Program przygotowujący uczniów i szkoły do nauczania zdalnego zapewnił 572 szkołom wysokiej klasy sprzęt IT, w tym laptopy i komputery, a także oprogramowanie edukacyjne 3D czy e-podręczniki do nauki języka angielskiego. Wartość projektu to blisko 81 milionów złotych. Środki unijne pomogły także zrealizować programy wspierające rozwój uczniów. W ramach realizowanego po raz ósmy Mazowieckiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych, władze województwa przyznały w tym roku 1100 stypendiów o łącznej kwocie 6 milionów 600 tysięcy złotych. Z kolei program Zintegrowany Rozwój Szkolnictwa Zawodowego objął 172 placówki edukacyjne, do których trafiło około 5 tysięcy sztuk sprzętu do nauki zawodu. Przeszkolonych zostało 5,5 tysiąca uczniów oraz ponad 740 nauczycieli praktycznej nauki zawodu. W ramach funduszy europejskich dla Mazowsza na następne lata, to jest 2021-2027, do placówek oświatowych na Mazowszu trafi ponad 196 milionów euro. Ale zanim uczniowie znów wrócą do szkół, czeka ich zasłużony odpoczynek. Podpytaliśmy więc, dokąd mieszkańcy Mazowsza wybierają się na tegoroczne wakacje. Rzym, wcześniej był Londyn, Działka, no i to tyle. Tak, to tyle w tym roku. Ja wjeżdżam nad morze do Władysławowa, później gdzieś w góry, jakiś obóz, kolonia, coś takiego. No, plany są spore, mam nadzieję, że się uda, ale mam jeszcze remont w domu, także dużo się dzieje. Siedzieć w domu i tyle. Może w góry, w Bieszczady. Mhm. A dlaczego tak? Skąd tak pomysł? Co roku jeżdżę, podoba mi się tam, także stałą miejscówkę mam i... No i dlatego tam, no. Na razie to wnuczki są u mnie, a potem wnuczki wyjeżdżają, a ja odpoczywam, bo cały rok się opiekuję dziećmi, także odpoczywam sobie przez resztę wakacji. W tym roku zamierzamy wyjechać do Zakopanego, zwiedzić, no powędrować, bo lubimy akurat nie takie piesze wycieczki, no i chyba tyle. Na wakacje jako tako nie mamy planów, ale planujemy podróż poślubną w październiku. Na Cypr. Na Cypr Północny. Aż 8 nowoczesnych karetek o wartości 4 milionów złotych trafiło do warszawskiego i ostrołęckiego Meditransu. Tak zdecydowali mieszkańcy województwa, głosując w ubiegłorocznej edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza.
6 nowych karetek o wartości 3 milionów złotych trafiło do Warszawy, Ząbek i Wołomina. Wśród kilkudziesięciu zgłoszonych i przyjętych do realizacji projektów w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza jest właśnie ten projekt, właśnie trzy projekty, które umożliwiły zakup 6 w pełni wyposażonych ambulansów typu C. To była inicjatywa osób, które dostrzegły, że kwestia sprzętu jest niezwykle istotna, jeżeli chodzi o kwalifikowaną pomoc medyczną, zwłaszcza w stanach zagrożenia życia. Ponad 2,5 tysiąca głosów zostało oddanych i mamy oto 6 w pełni wyposażonych karetek, które będą służyły w Warszawie i w powiatach podwarszawskich. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu ambulansów przewożeni pacjenci mają znacznie większe szanse na bezpieczne dotarcie do szpitala i przeżycie. To jest ten sprzęt, który w tej chwili jest niezbędny, ale to też jest sprzęt o najwyższej jakości, taki, który umożliwia bezpośrednią pracę na najwyższym poziomie z pacjentem. Między innymi defibrylatory, które pozwalają na komunikację z centrum telekonsultacyjnym lekarzy kardiologów w zakresie zapisów EKG pacjentów, ale też takie, które umożliwiają prowadzenie pełnej akcji reanimacyjnej i z sukcesem dostarczenie pacjenta do szpitala nawet w najtrudniejszych przypadkach. Dwie karetki, które będą służyły mieszkańcom powiatu wyszkowskiego, zostały zakupione za 1 000 000 złotych dzięki zaangażowaniu mieszkańców. Oddali oni na ten projekt 381 głosów w ubiegłorocznym budżecie obywatelskim Mazowsza. Te karetki zabezpieczą potrzeby w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzkiego w rejonie operacyjnym północno-wschodniego Mazowsza. Stacjonować będą dokładnie, jedna karetka będzie zabezpieczała Wyszków, druga karetka będzie stacjonowała w Długosiodle. Zakup karetek był niezbędny, albowiem od 1 stycznia bieżącego roku bezpośrednio przejęliśmy wykonawstwo usług w zakresie ratownictwa medycznego na terenie powiatu wyszkowskiego. Jestem przekonana, że takie doposażanie Meditransu Ostrołęckiego spowoduje jedno, że mieszkańcy będą czuli się bardziej bezpieczni i rzeczywiście są to bardzo nowoczesne karetki. Kilka dni temu ogłoszone zostały wyniki tegorocznej, 4. już edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza. To ponad 103 tysiące oddanych głosów. Zgłoszonych zostało 475 projektów, a aż 332 oceniono pozytywnie. Decyzją mieszkańców zrealizowane zostaną aż 82 przedsięwzięcia, na które samorząd Mazowsza przeznaczył 25 milionów złotych. Co piąty pasażer w Polsce podróżuje kolejami mazowieckimi. Spółka rozwija się bardzo dynamicznie, inwestuje w nowoczesny tabor, wprowadza udogodnienia dla pasażerów i pracowników, dba również o unowocześnianie zaplecza technicznego. Obiekty w Tłuszczu są tego doskonałym przykładem. Koleje mazowieckie przewiozły w ubiegłym roku blisko 60 milionów pasażerów. To jest drugi wynik w skali całego kraju. Mamy ponad 300 pojazdów, w tym w tej chwili już 56 tych najnowocześniejszych flirtów, które mogliśmy obejrzeć właśnie tutaj w Tłuszczu, w naszej sekcji utrzymaniowej. My inwestujemy zarówno w nowy tabor, jak i w sekcje, które utrzymują ten tabor w należytej czystości, tak żeby satysfakcja naszych pasażerów była jak największa. Na przestrzeni lat zaplecze kolei mazowieckich w Tłuszczu zostało znacznie zmodernizowane. Zakup prawie 70 pojazdów kolejowych, w tym 10 nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych typu Flirt 3, jedna z najnowocześniejszych myjni w Europie i jeden z najnowocześniejszych systemów antyoblodzeniowych, a także 4 mikroinstalacje fotowoltaiczne. To tylko część z licznych inwestycji zrealizowanych przez koleje mazowieckie w ostatnich latach na terenie sekcji napraw i eksploatacji taborów w Tłuszczu. To jest bardzo ważny element, bo oczywiście dla przeciętnego użytkownika liczy się pociąg, którym jedzie i czy on jest punktualny, wygodny, klimatyzowany. I to jest oczywiście bardzo ważne, ale po to, żeby ten pociąg mógł jechać, no to trzeba go utrzymać. Trzeba go co pewien czas przejrzeć, zmodernizować. Są tak zwane przeglądy okresowe, poszczególne, no też trzeba go umyć. Mamy tutaj jedno z najnowocześniejszych myjni w ogóle w Polsce, a może i w Europie. Jest ta hala naprawcza, w którym można dokonywać rewizji, przeglądów, modernizacji. Spółka zbudowała też tutaj dużą farmę fotowoltaiczną i przynajmniej część prądu, który jest tutaj niezbędny, wytwarza sam. Zarząd Województwa Mazowieckiego i należąca do niego spółka Koleje Mazowieckie w najbliższych latach zrealizują kilka kolejnych inwestycji
inwestycji na terenie Zaplecza w Tłuszczu. Między innymi remont budynków czy zakup urządzeń technicznych. Ze środków własnych, jak i unijnych, sukcesywnie powiększany będzie również tabor. Zaplanowano zakup blisko 100 pojazdów szynowych. 6 kobiet otrzymało tytuł mazowieckiej Lady D, a 6 mężczyzn mazowieckiego Gentlemana D. Wyróżnienie w konkursie organizowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej jest uhonorowaniem osób z niepełnosprawnościami oraz ich przyjaciół. Podejmują oni działania często mimo swoich ograniczeń, przełamując bariery i udowadniając, że niemożliwe nie istnieje. Chcemy poprzez ten konkurs pokazać, jak osoby z niepełnosprawnościami, ale także przyjaciele osób z niepełnosprawnościami mogą fantastycznie działać na rzecz tego środowiska. Osoby wyjątkowe, osoby twórcze. Jest to nasze takie działanie na rzecz promowania przede wszystkim takich postaw bardzo, ale to bardzo twórczych, aktywnych. Niepełnosprawność nie jest przeszkodą, okazuje się. Jest siła, jest moc, jest wielka kreatywność w tych osobach. Wychodzimy od ładnych kilku lat od tego takiego, powiedziałbym, stereotypu osób biorących na rzecz tych, którzy mogą właśnie inspirować, którzy mogą dawać bardzo dużo od siebie też dla środowiska i chcemy taką synergię stworzyć właśnie po to, żeby raz, że obalać pewne stereotypy mentalne w społeczeństwie, a dwa, żeby włączać jak najbardziej do społeczeństwa osoby z niepełnosprawnościami różnymi, pokazywać nasz potencjał i wyrównywać różnice, które gdzieś przez wiele, wiele lat w przeszłości zostały zbudowane. Tytuł Mazowiecka Lady D został przyznany już po raz czwarty. Jestem zawodniczką warszawskiej drużyny rugby na wózkach 4Kings, obecnie w czasie przerwy. Trenowałam też przez jakiś czas szermierkę na wózkach. Byłam reprezentantką Polski w rugby na wózkach dwukrotnie. Byłam na przykład na Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata, a w szermierce zdobyłam Wicemistrzostwo Świata. Więc jestem zaskoczona po pierwsze, że w ogóle zostałam zgłoszona, a po drugie, że jeszcze dostałam nagrodę. To jest w ogóle dla mnie ogromne wyróżnienie i szok. Szczególnie, że dostałam w kategorii sport. Byłam w ciąży, a później zaczęłam wychowywać dziecko, więc no zaskoczeniem dużym jest dla mnie kategoria sport. Ale rozumiem, szanuję, miło mi i jest to dla mnie zachęta do tego, żeby jak najszybciej wrócić do treningów. Po raz drugi w konkursie nagradzani są również mężczyźni. Chodzi o to, żeby docenić osoby niepełnosprawne, nawet ich kreatywność, bo my musimy naprawdę czasami sięgnąć do nieba, żeby coś osiągnąć też dla siebie i dla innych. We wszystkich aspektach życia czasami potrzebuję pomocy, ale jak biegnę, to od startu do mety wszystko zależy ode mnie. Jest w moich rękach, w moich nogach. Ta formuła jest bardzo ładna, żeby nagradzać ludzi niepełnosprawnych, aktywnych, powiedzmy, że zawodowo na wszystkich aspektach. W tym roku do konkursu zgłosiło się 48 osób. Nagrody przyznano w 6 kategoriach. Dobry start, kultura i sztuka, sport, życie społeczne, życie zawodowe oraz przyjaciółka, przyjaciel osób z niepełnosprawnościami. A na koniec zapraszam Państwa na najbliższe Mazo-pikniki. 1 lipca w Przasnyszu w Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz 8 lipca w Węgrowie w Parku imienia Armii Krajowej. Udanej zabawy i do zobaczenia za tydzień.